Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, synem swym z nami idź. Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, na drogach nam. Panie, tak się składa, że już czwarty raz jesteśmy razem na Camino. Dzisiaj zaczynamy z Olsztyna naszą przygodę aż do Gniezna w pielgrzymce rowerowej. Tak przyszło, że to akurat przypadło 100 lat objawień Matki Bożej z Fatimy. No mówiąc szczerze, kiedy zastanawiałem się nad tematem intencji tej pielgrzymki, jakoś mi się to uciekło bardziej. Myślałem o Albercie Meloskim, ale dzięki Wam, że tak mówiliście o tych flagach i tak dalej, o Maryi, to od razu się lampka zaświeciła. Przecież to oczywiste. 100 lat Fatimy. Kochani, już wiem, tak, że będą jakieś trudy, jakieś uwikłane przeszkody, to wszystko przed nami. Ale to wszystko jako umartwienie. Zobaczcie, to objawienie fatimskie zaprasza nas właśnie do tego, abyśmy podjęli umartwienie, ofiarę. Myślę, że to ma nam przyświecać, to jest właśnie ten program na tą pielgrzymkę, abyśmy wzorem Jaira i tej kobiety chorej ufali wbrew wszystkiemu, że Pan Bóg wypełni nasze prośby. Amen. Piotrze, mała, krótka modlitwa, czy zaczynamy od tego? Od sanktuarium. Od sanktuarium, już podjedziemy. Mhm. To jest te nasze Uklej, jezioro, jezioro. Tu jakbyśmy pojechali w prawo, to byśmy tędy się trzymali, gdzieś. A tutaj musimy lecieć na ten Giesfaut. Tak, już tutaj jesteśmy. W lewo,
i wzdłuż zatoki wyjeżdżacie z powrotem do, na drogę. Byliśmy w zeszłym roku właśnie na rowerach Fatima, znaczy tym szlakiem takim portugalskim do Santiago. A teraz gdzie Państwo jadą? Jedziemy na Wigry, ale właśnie po sanktuariach tutaj. Aha, fajnie też. Czyli to też trochę może być nawet i że szlakiem Camino. No tak, no bo tam też, tak. Muszelka była. No. Myśmy rok temu jechali właśnie od Sejny przez Wigry i tak dalej. Aha. Tym samym szlakiem, tak. Kubowy robić. Przygotowań na deszcz, to jest ten. Nie, no pogoda nie przeszkadza już. Woda od Matki Bożej. Dokąd my dzisiaj dojedziemy? Ma być Iława, ale czy się uda, to nie wiem. Ja osobiście stawiam na Ostrudę. Dużo bliżej.
zaczynamy pielgrzymkowy piknik. W końcu się należy po tych kocich łbach i piachach. Góralki w czekoladzie. O, dzięki. Octy ojca Tomasza. Jak ojciec myśli, gdzie dzisiaj dojedziemy? No, trudno powiedzieć. Na pewno Iławę to jest połowa drogi, ale życzyłbym sobie, że no jest 20 km za Iławę gdzieś. Zobaczymy jeszcze z mapy, czy tam będzie nosy, bo to będzie. Pogoda jak no dzisiaj jest, no w miarę dobra, widzę, że wieje, to może trochę pod twarz nie będzie ciekawie. No i zobaczymy, czy będą te tereny takie leśne, no bo to najbardziej opóźnia, nie? Ten piach, tak. Te koła już tam tak nie bardzo. No ale daj Boże, zobaczymy. Dziękujemy pięknie. Otrzymaliśmy w Ostródzie od ojca Tomasza taki znaczek 100 lat historii, 100 lat misji Rycerstwa Niepokalanej. Święta Maryjo, Matko Boża.
odgrzejemy, zastawimy, bo tu jest stołówka. Jakie są zupy? Jest pomidorowa i ogórkowa. No, może nie, pomidorowa. Zaraz podadzą zupę pomidorową i placki smażone. Zatrzymaliśmy się 6 km przed Iławą na obiad. Smacznego! Szczęść Boże, Piotr Trojany. Pokażę tutaj zaraz kiedy ci studi rowerami. Ksiądz już dzwonił tam, nie? Do rowerowego. A ja nie wiedziałem, że w mojej parafii rodzinnej pracuje. O! To ksiądz na Wrocławiu. Ano proszę. Jest naszym zadaniem. Doświadczenie Bożej miłości nie pozwoli nam stanąć w miejscu i żyć tylko dla samych siebie. Amen, amen. Jezus Pan jest, Jego Duch wypełnia wnętrze me. Amen, amen. Bóg miłością jest, moje serce tą miłością płonie. Zrobiłem.
Ale fajnie. Żeby rozłożył skrzydełka, co byś. No właśnie. Dzidziuś, otwórz się. Efata. A w ogóle tu przyjeżdżają ci, którzy tym szlakiem Jakubowym? Tak, to tak? Znaczy coraz częściej widzę te osoby i pieszo dużo. Pieszo. A no tak, bo to najbardziej popularna forma. Dochodzimy do kapliczki po prawej stronie, a tu jest po lewej. To ja. A nie, po lewej stronie będzie w Szramowie. Aha. A, dalej. Prawej będzie stronie... jeszcze jedna po lewej, pierw to taka nowsza. I zabudowań na skraju lasu w ławach drwęcznych. A to tu? To po prawej stronie? To może w drugą stronę oni jadą? No właśnie, oj, pod prąd. Bo komuś się pomyliły strony. No bo jak w ławach, to tu jesteście państwo ławy drwęczne i tu jest tylko jedno zabudowanie. No, ale tu widać ładnie tą dolinę. Już wyjechaliśmy z tej doliny. To, co było w oponie roweru, takie coś się działo i teraz jest. I stąd poszła druga dętka. O. Powietrze uszło i koniec. Winowajca, to jest to. Parę gram. Ustanowienia Eucharystii ofiarowujemy w intencji tego miasta, w rodnicach. Tak jak Matka Boża Fatmy prosi o nawrócenie, czyli prosimy o liczne nawrócenia dla tego miasta. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
naszej pielgrzymki. Jesteśmy w miejscowości Mszanów, w kościele w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Dziękujemy za to błogosławieństwo Boże i dlatego tak pomyślałem, że podziękujemy za dar tego proboszcza. Prosimy o błogosławieństwo dla niego, dla jego pracy duszpasterskiej tutaj w tej parafii. Ksiądz Witkowski, serdecznie pozdrawiam pielgrzymów przybyłych na parafii Mszano, parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła, kolegi świętego Jakuba. Parafia znajduje się na szlaku świętego Jakuba, chociaż w takim potocznym rozumieniu u ludzi jest to szlak napoleoński. Tutaj podobno przychodził Napoleon, idąc, nie wiem, czy do Rosji, czy z Rosji. W każdym razie powoli ta świadomość, że tu jest też taki szlak pielgrzymkowy, istnieje wśród ludzi. I idą pielgrzymi. Nie wiem, jakieś takie wielkie grupy może nie, ale pojedyncze osoby, byli pielgrzymi z Niemiec, szli do samego do Hiszpanii, z Nowej Zelandii była pani, ktoś tam też z Włoch. Oczywiście Polacy też. Planujemy tutaj w parafii, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taką budowę domu świętego Jakuba. Z myślą właśnie o pielgrzymach, którzy mają przebywać, ale też, żeby to było takie centrum na tą okolicę takiej duchowości pielgrzymkowej Camino. I taka po prostu jeszcze taki budynek na użytek też parafialny. Taki plan. Serdecznie pozdrawiam przybyłych pielgrzymów jeszcze raz z Korszalina, raz z ojcem Piotrem i z miłym tutaj państwem, panem Piotrem i z panią Kariną. Do dzisiaj się zbiera. Można by... Pięknie. Może być? Dobra, dziękuję bardzo. Wewnątrz ten budynek jeszcze ma jako tako, ale w środku w ogóle dach, to już generalny taki już budynek, gdzieś totalny. Musi być remont, ale tu właśnie na dole by mogła być taka, takie sale. Tak, nie wiem, czy jest otwarty, czy nie, czy no, krótkie to tak. Wypieciarnia totalna, a u góry mogłyby być pokoje, lekko podwyższyć dach. Ja też to wino w Wrocławiu będziemy odwiedzimy. Zapraszam na kawę. Franciszkańską. Odwiedzimy. Mamy gospodarstwo rolne, dochodzi
wychodzimy wreszcie ze skrzyżowania, które skręcamy. Poruszamy się jedną piaszczystą drogą, gdy dojedziemy do miejscowości Płonne. Tabliczka przy drodze punktuje, że tutaj niedaleko po lewej stronie znajduje się góra Modrzewiowa. Podróżowania kamieniem, nie? To widać konkretnie, nie? Jak niestety komary, chyba z 50 komarów mi pogryzły. No trudno. Jak to mówią dla Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy. Do kamery. Proszę, miło nam gościa. Pani ma na imię jak? Wiesława. Pani Wiesia, jakim pięknego. Dziękujemy. Dziękuję. Jaki pstrąg. A u mojej żony? Proszę. Ta żona pości dzisiaj. Pierożki. Pozdrawiamy z rynku Skolów Dobrzyń. Właśnie jesteśmy na lodach i na kawie, kawa latte. Dzisiaj przyszło nam spać w takim ładnym, drewnianym domku. Niemożliwe. Właśnie oto, proszę bardzo, proces zdejmowania sakw firmy Crosso. Bardzo fajna sprawa, wygodna. O, już jest zdjęta i druga sakwa. Proszę pokazać. Jest. A druga. A jeszcze, zanim się rozgościmy, to zajrzyjmy do środka. Jak to wygląda? Tutaj będzie nasza kuchnia. Proszę bardzo. A tutaj nasze pokoje do wyboru, do koloru. Szafa niczym wieża krzywa w Pizie. Piękny drewniany stół. O, dla nas łóżeczko duże, proszę bardzo. O, jest nawet łóżko małżeńskie, a nawet o. No. Tak. Pięknie. Jest i piec kaflowy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
szerzył się ukieli i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Kiełbasa, banany, ser, bułki, no co, źle mamy? A jak śniadanie, to co z tą kiełbasą? Na polskiej ziemi, którą wyprodukował polski rolnik. Kiełbasa polska, swojska. O, całe kawa. Czyli najlepsza. A potrzeba nam tej kiełbasy dużo, bo do Torunia mamy ponad 30 km, nie mówiąc o samym mieście. Czekają nas piachy, pagóry, różne przygody. A oto przenośna suszarnia. We are doing a short trail to Gniezno, if that's possible. And how about you? I'm going to Görlitz. Started in Suwalki. I'm walking to Görlitz. I see. We started in Olsztyn. In Suwalki. You started in Suwalki and we started in Olsztyn. Okay. Yeah. I was there for a week on Sunday. I see. Right. Nice. You're the first pilgrims I see. And you are our first pilgrim that we have seen so far. I haven't seen. No. Although the locals say that there are a few pilgrims now and then. But not too many. I believe this trail in this part of Poland is only starting to become popular. I have the book from the first part from the border with Litauen to what was it? Sejny? Sejno to Gierszwald. Gierszwald. Yeah. That's from 3 years now. It's from 2015. And this one, I don't know. This is also recently. Yeah, that's a very recently built trail. Yeah. And how do you find it? How do you like it? I like it very much. Yeah, I've never been to Poland before. Oh. But yeah, I like the country. I was several times in Czechai. I like that. So I like Poland also. Great. And where are you from? Holland. Holland. Oh, I see. Great. And so what's your final destination? Görlitz. Görlitz. Oh, I see. It's another 400 from Knitzel, yes. I see. Right. So we have several weeks to go. Oh yeah. Okay, so all the best to you. Yeah. God bless you. You too. Thank you.
I w 91 roku tylko właśnie Toruń, Bydgoszcz słyszał Radio Maryja. Ale już w 94 zaczęto nadawać na cały kraj. Takich masztów powstało 126. O. A nagle ten mały budyneczek został wzmocniony i rozbudował się do tej wielkości. Mm-hmm. Także już on wygląda inaczej. Tak. Także u góry też jest jeszcze druga kaplica radiowa. Jak pielgrzymi przyjadą na koronkę czy różaniec, to tam cała grupa może iść. Ale patrząc na ten budynek z kolei, to już jest zupełnie nowy budynek, w nowym miejscu, na nowym terenie skupiony. Mm-hmm. Tak, tam były szklarnie i ci państwo w 96 roku sprzedali dla radia te właśnie półdziałki. I w tym budynku teraz mamy studia radiowe i telewizyjne. Mm-hmm. Telewizja Trwam to jest tutaj centrum telewizji, bo niektórzy myślą, że jak jest wielkie studio, to jest centrum. Nie, centrum jest tam, gdzie jest nadawany. Mm-hmm. Czyli wysyłany sygnał, gdzie jest antena satelitarna. I to okienko na pierwszym piętrze, takie duże, szerokie, to tam są po prostu, wszystko stamtąd jest wysyłane w eter. A Radio Maryja, te wszystko okienka na pierwszym piętrze, tutaj po prawej stronie i tam na końcu są te rozmowy niedokończone. Thank you.
Oczywiście kiedyś byli moi współbracia Franciszkanie, średniowieczni, ale za czasów reformacji niestety przeszedli na wiarę ewangelicką z Polską. Co, żono, powiesz? Podoba mi się. Pozdrawiamy wszystkich kamienowców, którzy będą musieli się przeprawiać tak samo jak my. Do Gniezna chcemy się dostać. To pan to pisał, tak? Znaczy, nie, ja jestem fotografem akurat. Ale ja szedłem tam w Camino i tak dalej. Ale mam takie doświadczenia przykre, kurczę, nawet z tego przewodnika nie, czasami nie jest do końca czytelny. A kto to pisał? Tomek Bielecki. No, ale dziwne, bo Roszak przesiedział tam 10 lat w Hiszpanii, zresztą był. A ja myślę, gdzie jest problem akurat. Bo fotograf niestety musi pojechać, musi polecieć za GoPro 5, dobra rzecz. Tak jak wy, musi tego dotknąć. A dziennikarz... Mówiłem? No, no tak. Bardzo dobrze. A dziennikarz, to wiesz, tu sprawdzi, tam sprawdzi. Z Roszakiem, to jest mój dobry kolega, ksiądz. Wiesz, pogadają sobie i taki pewnie efekt jest. Ale powinniście w ogóle, jak coś takiego, to powinniście, kurczę, z Piotrem Roszakiem się spróbować skontaktować. A jak nie będziecie mogli się z nim skontaktować, ja się nazywam Daniel Pach, tu macie chyba, gdzieś tam jest moje nazwisko. To mnie znajdziecie na Facebooku, żyję, bo... Dobra, no pewnie. I wtedy mogę was z Piotrem jakoś, żeby takie uwagi, pewne poprawki. Wszystkiego dobrego. Też jest, no bo ja słyszałam, ale... O, to jest przewodnik tu na tę trasę. Po Kujawach Pomorskich. No do Gniezna to teraz się kierujecie? Na Gniewkowo. No jesteście już prawie, że... I tu będzie odpoczynek, czy dalej? Nie, myślałem trochę dalej. Thank you.
Dziękuję bardzo. Pan ma na imię? Andrzej. Pan Andrzej. Dziękuję panu Andrzejowi, bo dzięki niemu możemy jechać dalej. Jest już po 7, w pół do 8 tak naprawdę. I dzisiaj chcemy dojechać chociaż do Parchan, takiej małej miejscowości. Jeszcze nie wiemy, czy uda nam się tam zanocować u księdza proboszcza w tej parafii. Tak to jest, że Camino wiąże się z dużą dozą niepewności. Tak samo jak chcieliśmy dzisiaj pokonać dwa etapy, każdy po ponad 30 km, ale no uda nam się niecałe półtora. Tak to już jest. Co się stało? Widzicie, opatrzność Boża tak czasami robi takie psikusy. A to już jest. Okazuje się, że tu jest impreza, którą zorganizował właśnie ksiądz proboszcz, dlatego nie odbierał. No rozumiem. Nie, bo nie słyszał. No tak. To tam tyle ludzi. No. Ona była przełożona, bo ona była wcześniej. Aha. Ale te wiatry, co były takie ostatnie, nie jest. Półtora tygodnia temu, no i aha, przełożyli. A no tak. I tak akurat trafiło, że ani nie za gorąco, ani nie na zimno. No jest super pogoda. Jednym słowem jesteśmy zaproszeni na ucztę. O. No ale ja mam tak panie, nie wiem, co trzeba zrobić. Nadia, czego chcę? Mamo! Oczywiście, że nie. Dzisiaj jest niedziela. Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Nikt nie ma wątpliwości. Chcielibyśmy prosić parę słów przedstawienia tego, co tutaj się dzieje. W zeszłym roku mieliśmy okazję, jestem w ogóle Paweł, jestem organistą w Chlewiskach, to jest sąsiednia parafia tutaj. Mieliśmy okazję przywitać księdza Przemysława, który jest proboszczem tutaj w Parchaniu, jak obejmował parafię. I tak weszliśmy w taki kontakt zażyły dosyć, jeżeli chodzi o zespół muzyczny, czy o taką asystę liturgiczną, jeżeli chodzi o muzykę. I tutaj w zeszłym roku też doszło do unii personalnej w parafiach. Znaczy są dwie parafie, jest jeden proboszcz na te dwie parafie, właśnie ksiądz Przemysław. I przyszła taka idea, żeby zrobić festyn, żeby w jakiś sposób zintegrować te parafie. Oprócz tego to jeszcze dodam, że spotkała nas bardzo miła niespodzianka w postaci pielgrzymów rowerowych z Olsztyna. Ja zobaczyłem, mówię, wjeżdżają z chorągwiami jakimiś, mówię, to chyba jakaś pielgrzymka. No i dlatego podszedłem do ojca. No to jest też coś fajnego. Powiem panu szczerze, że naprawdę to już opatrznościowo w ogóle to nie było w planie, już tak powiem, nie? Nie ma przypadków, nie? No. W naszym życiu. To woda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem. Zaprawdę powiada wam, nie utraci swojej nagrody. I myślę, że to błogosławieństwo Pana Jezusa spocznie na proboszczu, na wszystkich ludziach dobrej woli tutaj. To słowo się tutaj wypełnia w 100%. Niech tak zostanie. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie z wami przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Także dziękuję za wszystko. Thank you.
tak dojechaliśmy do Kruszwicy. Dojazd poszedł nam szybko i gładko, bo droga była dobra i stoimy przy tym oto pięknym kościele. To tak jak my. Tak jak my. Na plecach słon też. Grzaniec to jest egzorcyzm, a więc będziemy się modlić za to miasto Kruszwice, właśnie prosząc, tak jak Matka Boża prosi o nawrócenie, aby wszelkie demony uciekły z tego miasta i jakby najwięcej ludzi mogło się nawrócić i doświadczyć miłości Boga, powroty do Kościoła i do sakramentu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Panie, pięknie dziękujemy. Tutaj mamy taki balkon z widokiem na pole. A tam jest 15 Toruń Poznań. Zatrzymaliśmy się nad pięknym jeziorem w Popielewie. No szkoda, że nie ma kajaków. To byśmy kontynuowali przynajmniej część szlaku Camino drogą wodną. I tak dotarliśmy do Trzemeszna, na którym kończy się ten przewodnik, który obejmuje szlak drogą świętego Jakuba
kujawsko-pomorskim odcinkiem, czyli od Iławy właśnie do Trzemeszna, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w Trzemesznie, przed tutejszą bazyliką. I tak właśnie zakończyliśmy wędrowanie z tym przewodnikiem. Dziękujemy za wskazówki w nim zawarte. A teraz jeszcze chcemy dojechać już drogą wielkopolską Świętego Jakuba do Gniezna. Tak, ale my chcemy odbić, tak, bo ja tam wiem, do Witkowa to byłoby naokoło. O, jesteśmy w tej chwili tak. Gdzieś tu musimy być. Trzemesz. Bo Państwo z Trzemesza jechali, tak? Tak. 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 No, i ona teraz jedzie tak. Tu będzie taka krzyżówka. Aha. Tak. A, bo tu jest czerwony szlak, przepraszam. Tak, czerwony szlak, no, pieszy. Mhm. Więc można jechać tym czerwonym szlakiem, to Państwo do Gniezna. Bo my właśnie jedziemy w ogóle drogą Świętego Jakuba, tu ja widzę, że jest. Ja przebywam w takiej miejscowości, jestem z Gniezna, ale jestem te kilka dni w takiej miejscowości Jankowo-Dolne. Aha. Nad jeziorami. Potem pociągiem wracać. Tak. Aha. Pakujemy się na pociąg. I... Aha. No bo myśmy się zjechali, ja z Inowrocławia i z Koszalina do Olsztyna i... Aha. No, ale mieliśmy różne przygody, bo też tak nie przebiega jak tutaj pięknie, tylko często skręca właśnie takie pola, lasy i gdzieś tam jakieś chaszcze i czasami są takie przejścia ekstremalne, nie? To... No i samo oznakowanie też nie jest takie dobre. Tu w miarę jest dobrze, bo wiem, bo ja tam też wjechałem do Gniezna, na Ostrów Lednicki, jak się jedzie, oczywiście nie tą główną, tylko właśnie przez wioski, on jest oznakowany dobrze. Dziękujemy za... Tak, proszę bardzo. Pięknie, dziękujemy, wszystkiego dobrego. Tak, to życzę również utwierdził. Szczęśliwej drogi. Także nie zbłądzimy. No. Szczęść Boże. Nie, od Olsztyna. Tu właśnie już kończymy. A po tym rowerze jak? Pociągiem. Intencja od Hanny Przybył oraz ojciec Piotr, którego serdecznie
odprawię dzisiaj mszę świętą, dziękując za pielgrzymkę rowerową szlakiem świętego Jakuba z Nosztyna do Gniezna, intencja od Kaliny i Piotra Trojanek. Akt zawierzenia niepokalnemu sercu Maryi. Obieram dziś Maryją w obliczu całego Dworu Niebieskiego na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem, miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało, moją duszę, wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich drobnych uczynków, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite, pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twego upodobania, na większą chwałę Bożą, teraz i na wieki. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.